5 stoczonych pojedynków, z czego 2 wygrał. A jego rywalem w czerwonym narożniku serdecznie zapraszam Adrian Bober. No, Adrian Bober to przede wszystkim świetnej klasy stójkowicz. No, to jest taki chłopak, który posiada czarny pas karate Shotokan. Ma również doświadczenie w amatorskim MMA, jest amatorskim mistrzem świata w MMA z roku 2015 i 2016. No w tym, jeśli chodzi o rekord zawodowy, no na koncentrację i potrafi najczęściej właśnie oddaje duszenie zapewne. No ciekaw jestem jak tu Osmański obierze plan na ten pojedynek, bo jest to naprawdę chłopak, który w parterze potrafi, czyli będzie taki możliwy, taki typowy pojedynek. Grappler kontra striker, no wszystko zobaczymy, to jest MMA, tutaj różnie może ta sprawa się potoczyć, choć oczywiście nie zapominajmy, że Adrian Osmański też to jest zawodnik przepiórką, to właśnie tam zyskiwał swoją przewagę, ale też również potrafi się kręcić z pleców. Bardzo dobre warunki fizyczne na tą kategorię wagową, przypomnijmy, jest to kategoria półśrednia, 77 kg. No, mega ciekawe starcie. Drodzy Państwo, teraz pora poznać bohaterów tego pojedynku. W niebieskim narożniku zwycięzca turnieju Baltic Cup. Zwycięzca amatorski mistrzostw Polski Północny. 25-latek, 186 cm. Reprezentujący Baltic Fighters Gdańsk. Adrian! O! A w czerwonym narożniku posiada czarnego pasu karate Shotokan, centymetry wzrostu, reprezentujący MMA to Matadores Katowice, Adrian! To poprowadzi sędzia Łukasz Bosacki. Nie ciosów i kopnięć. Adrian Osmański naprawdę taki zawodnik bardzo mobilny, bardzo skoczny. No, zobaczymy. Tak jest, w swoim stylu zaczął Bober, niskie kopnięcie. Tak, już szuka. Prawy proste zakończony high kickiem na głowę. Mocny low kick po stronie Bobera. Stara się, no wiadomo, to nie ma co ukrywać, to jest jego płaszczyzna, on będzie starał się ją jak najdłużej utrzymać i to on właśnie chce walczyć w stójce. Mądrze będzie dla Adriana Osmańskiego, jeśli będzie szukał tej walki. O, pięknie trafił, tak jest, lewy siat, prawy i sędzia Łukasz Bosacki musiał wkroczyć i przerwać ten pojedynek. Patek ścięty Adrian Osmański. No i teraz zobaczcie Państwo, jak to jest. Ostatnia walka. Adrian Bober z Piotrem Przepiórką przegrywa przed czasem. Adrian Osmański wygrywa z Piotrem Przepiórką. No i teraz widzicie, tak to jest. Browar utęczymy. Naprawdę piękna akcja Adriana Bobera. Po ogłoszeniu oficjalnego werdyktu. Konsekwentnie od samego początku utrzymywał cały czas swoją płaszczyznę. Po prostu zrobił to, co umie zrobić najlepiej. Wybronił jedną próbę prowadzenia Osmańskiego i następnie konsekwentnie ustawił przeciwnika, wystrzelił lewy, poprawił prawym. No i mamy koniec. Wspaniali kibice zawodników na wieczorze walki. SWD, czwarta odsłona. Piękne gesty również po zakończonej walce. Ja zapraszam zawodników do werdyktu. Taki jest szacunek po walce. Jedno przed tą walką było pewne, że wygra Adrian, ale nie wiedzieliśmy, który. Za chwileczkę oficjalny werdykt walki. Drodzy Państwo, w piątej walce karty głównej w kategorii do 70.